Hej, witam Cię serdecznie na podsumowaniu piątkowej sesji, czyli ostatnia sesja już za nami na rynku polskim. Zobaczymy również, co się dzieje na rynku światowym, na rynku krypto, czyli jeżeli tematyka podsumowania Cię interesuje i zostajesz ze mną, pamiętaj oczywiście o formie podziękowania za czas i materiał, jaki specjalnie dla Ciebie tworzę, wrzuć łapę w górę i komentarz, a dla wszystkich nowych widzów, których tematyka zainteresuje, zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka, by pozostać ze mną na dłużej. Ja już przygotowałem skrót informacji z dnia dzisiejszego, no i chyba każdy powinien być dzisiaj przynajmniej troszkę zadowolony, bo dzisiejsza sesja wygląda zupełnie inaczej niż ta wczorajsza, no ale wiadomo, jedna sesja wiosny nie czyni, potrzebujemy zdecydowanie czegoś więcej, szczególnie potrzebujemy silnych tutaj koni pociągowych, którzy będą rozgrzewać nam tutaj sentyment na rynku, również tym zagranicznym. To na to wszystko również zerkniemy. Lecimy teraz z poszczególnymi informacjami. Zapraszam. Johnson, nie będzie umowy bez fundamentalnej zmiany podejścia Unii Europejskiej. I o co chodzi? Brytyjski premier Boris Johnson świadczył w piątek, że nie będzie umowy handlowej z Unią Europejską, o ile nie nastąpi fundamentalna zmiana podejścia z jej strony. Nie powiedział jednak wprost, czy oznacza to zerwanie negocjacji z Unią Europejską. Johnson podkreślił, że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia i od tego czasu znajduje się w okresie przejściowym, przestrzegając prawa Unii Europejskiej i płacąc składki jako w praktyce członek bez prawa głosu. Pracując nad tym, bo od stycznia przyszłego roku relacje z Unią Europejską były partnerskie i przyjacielskie. Dodał, że od początku Wielka Brytania była pewna, iż nie chce niczego bardziej skomplikowanego niż umowa o wolnym handlu, podobna do tej, jaką ma Kanada. Sądząc po ostatnim szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, nie będzie to odpowiadać naszym partnerom z Unii Europejskiej. Chcą oni mieć stałą możliwość kontrolowania naszej wolności legislacyjnej, naszego rybołówstwa w sposób, który jest oczywiście nie do przyjęcia dla niezależnego kraju. A ponieważ mamy tylko 10 tygodni do końca okresu przejściowego, w dniu 1 stycznia muszą dokonać oceny prawdopodobnego wyniku i przygotować nas wszystkich, oświadczył brytyjski premier. I to są ważne informacje, szczególnie jeżeli ktoś rozgrywa funta, czy też właśnie brytyjski rynek. Warto je śledzić, bo one dosyć istotnie wpływają na to, co się dzieje właśnie na tej walucie. I lecimy dalej. Były prezydent Francji oskarżony o udział w grupie przestępczej. To jest bardzo ciekawa informacja. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został oskarżony przez Krajową Prokuraturę Finansową o udział w grupie przestępczej w celu uzyskania środków na swoją kampanię prezydencką w 2007 roku od ówczesnego libijskiego dyktatora Kaddafiego. No, to jest dopiero ciekawy news. Lecimy dalej. Oczywiście chyba Francja, z tego co pamiętam, również chyba Niemcy. Nie wiem, czy już godziny policyjne nie wprowadzili tego, więc sytuacja odnośnie szkodnika nam się cały czas tutaj zagęszcza. Zobaczymy, czy i jak indeksy również za to reagują. Lecimy teraz. Dworczyk. Nakaz noszenia maseczek będzie przeniesiony do ustawy. I to jest ciekawa informacja. Przepis dotyczący nakazu noszenia maseczek będzie przeniesiony do ustawy i doprecyzowany. Poinformował w czwartek szef Michał Dworczyk, mówiąc o lekarzy i przygotowywanej o lekarzach i przygotowywanej ustawie o służbie zdrowia. Zaznaczył, że działamy w czasie szczególnym i musimy wykorzystywać nadzwyczajne narzędzia. I lecimy dalej. Sasin. Jesteśmy zdeterminowani, by nie powtórzył się wiosenny lockdown. To taki oficjalny, bo chyba taki cichy, to już można powiedzieć, że jest. Jesteśmy zdeterminowani, żeby wiosenne scenariusze związane z lockdownem gospodarki się nie powtórzyły, podkreślił w czwartek wicepremier Jacek Sasin. Zapewnił jednocześnie, że rząd udzieli pomocy finansowej firmom, które ucierpią z powodu kolejnych restrykcji. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, pytany w Polsat News, czy ogłoszone w czwartek przez premiera i ministra zdrowia nowe restrykcje związane ze szkodnikiem nie doprowadzą do załamania gospodarki, ocenił, że absolutnie nie. Jesteśmy zdeterminowani, żeby scenariusz, który był realizowany wiosną tego roku, lockdownu, czyli mocnego uderzenia w gospodarkę, się nie powtórzył. Zaznaczył Sasin, przyznał, że rząd nie może sobie pozwolić na zamknięcie gospodarki tak jak wiosną, bo bez niej uda się skutecznie walczyć ze szkodnikiem, zapewnić odpowiednich środków dla systemu ochrony zdrowia. No ciekawie, lecimy dalej. Jak nowe obostrzenia wpłyną na gospodarkę Polski? Czarne chmury nad 2021 roku. Nowe restrykcje ogłoszone przez rząd oznaczają realizację scenariusza koślawego W, czyli ponownego spadku PKB w czwartym kwartale. Twierdzą analitycy banku Pekao S.A. Ich zdaniem większość nowych obostrzeń będzie miała ograniczone skutki gospodarcze w skali kraju, a powrót do normalnego funkcjonowania potrwa dłużej niż po decyzjach marcowych. Zdaniem mBanku czarne chmury zbierają się na 2021 roku. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali już w czwartek o zmianie zasad obowiązujących w żółtych i czerwonych strefach na terenie Polski oraz o rozszerzeniu obszaru, w którym obowiązują najsilniejsze restrykcje na 152 powiaty obejmujące połowę kraju. Więcej na ten temat wprowadzonych obostrzeń przeczytasz w artykule. I odsyłam Cię oczywiście tutaj do bankiera. I ekonomiści podjęli próby analizy wpływu decyzji na polską gospodarkę. Analitycy banku Pekao przewidują,
że w czwartym kwartale PKB Polski skurczyło się o 4 punkty procentowe, ale podkreślają, że precyzyjna prognoza jest obciążona niepewnością ze względu na brak publikacji danych za trzeci kwartał i zaplanowano na przyszły tydzień rewizję starszych odczytów. Trajektoria polskiej gospodarki na kolejne miesiące jest jednak klarowna, podkreślają i lecimy dalej. Limity klientów w sklepach i godziny dla seniorów negatywnie wpłyną na firmy handlowe. Czyli to są ważne informacje, bo te informacje przekładaj sobie oczywiście na to, co może się dziać na rynku. Wiadomo, że mamy mnóstwo spółek, które handlują, też są porozmieszczane czy po galeriach, czy też mają e-commerce, tak więc to są spółki, sektory, na które już powinieneś bacznie zwrócić uwagę, bo pamiętaj, że wchodzimy powoli już w czwarty kwartał, będzie się to rozbujać coraz mocniej. Wiadomo, że grudzień to jest szczyt, tak więc no, w tym roku myślę, że e-commerce rządził będzie i pewnie Allegro również pod to będzie puchło, czy też inne spółki, które być może będą na tym korzystać. No ale wiadomo, że jeżeli handel detaliczny będzie ograniczany, to takie informacje są bardzo istotne, bo one mogą oddziaływać właśnie na to, co będzie się działo na takich spółkach i dlatego taką ogólną informację powinieneś gdzieś szczególnie się zapoznawać, pilnować i patrzeć na spółki. Ograniczenia w handlu spowodują spadek liczby klientów i będą mieć negatywny wpływ na firmy handlowe, ocenia Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Organizacje branżowe wskazują, że nietrafionym i kłopotliwym dla handlu pomysłem są tak zwane godziny dla seniorów. Jak pokazały doświadczenia sklepów z wiosennej fali pandemii, limity klientów w sklepach oraz godziny dla seniorów spowodowały zmniejszenie przepustowości handlu, a w konsekwencji tworzenie się przed wejściem do sklepów skupisk klientów, które same w sobie stanowią zagrożenie epidemiczne. I widzimy również, że ponadto restrykcje będą miały negatywny wpływ na firmy handlowe, które nie odrobiły jeszcze strat finansowych po poprzednim lockdownie. Ograniczenia w handlu oznaczają w praktyce spadek liczby klientów sklepu, słabe wyniki sprzedaży. Nie możemy dopuścić do tego, aby Polacy zostali pozbawieni swobodnego i powszechnego dostępu do żywności i niezbędnych artykułów. Dodali, jak poinformowała, w sieci poniosła wydatki na poziomie 350 milionów złotych na wdrożenia w sklepach procedur bezpieczeństwa wykraczających poza wytyczne Głównej Inspekcji Sanitarnej. I lecimy dalej. Inflacja bazowa na poziomie 19-letnich maksimów. Inflacja bazowa we wrześniu wzrosła nieco mocniej niż się tego spodziewali analitycy, by znaleźć wyższe poziomy tego wskaźnika, na który uwagę zwracają ekonomiści i bankierzy centralni, trzeba się cofnąć aż do 2001 roku. Według opublikowanych dziś danych NBP we wrześniu tego roku inflacja w relacji rok do roku po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,3% wobec 4% miesiąc wcześniej. Analitycy oczekiwali wzrostu do 4,1% po wyłączeniu cen administrowanych podlegających kontroli państwa wyniosła 2,3% wobec 2% miesiąc wcześniej. Po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,2% wobec 3,4% miesiąc wcześniej. Tak zwana 15% średnia odcięta, która eliminuje wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej, największej dynamice wyniosła 3,2%, tyle samo co miesiąc wcześniej. Spośród czterech wskaźników inflacji bazowej najczęściej używanym przez ekonomistów oraz bankierów centralnych jest wskaźnik pomijający cen żywności i energii. Pierwszy na powyższej liście. Waga obu kategorii w koszyku inflacyjnym wyniosła bowiem łącznie ponad 40% i tu jest oczywiście przedstawiający graf. I lecimy dalej, jeżeli chodzi o inflację, bo inflacja w Polsce jest najwyższa w Unii Europejskiej. Widzimy, że we wrześniu inflacja w Polsce była wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa w całej Unii Europejskiej, wynika z danych Eurostatu. W ubiegłym miesiącu inflacja sięgnęła 3,8% w porównaniu do 3,7% odnotowanym w sierpniu. Ujęciu miesięcznym do miesiąca wyniosła tutaj 0,2%. Wzrost cen powyżej 3% zanotowano również na Węgrzech. I w Czechach. W kraju bratanków inflacja zelżała do 3,4% z 4% miesiąc wcześniej, a u naszych południowych sąsiadów do 3,3% z 3,5%. Najniższą inflację odnotowano w Grecji. Minus 2,3%, czyli mamy deflację. Cyprze również mamy ujemną wartość minus 1,9% i Estonii minus 1,3%. W porównaniu do sierpnia inflacja wzrosła w 7 krajach Unii Europejskiej, a spadła w 15. Najmocniej aż o 1,4 punkta procentowego zwiększyła się w Belgii, a najbardziej o 0,6% spadła w Portugalii oraz na wspomnianych wyżej Węgrzech. Inflację powyżej 0 zanotowano w 14 krajach, a poniżej w 12. We Francji wyniosła 0%, wskazuje Eurostat. I tutaj mamy fajny graf, który nam tu obrazuje. Widzimy Polskę na czerwono, tutaj mamy najwyższy pik, potem Węgry, Czechy, Rumunia zaraz za nami. No a widzimy, że deflacja największa, Grecja, Cypr, Estonia, Irlandia. No mamy, no dosyć ciekawie to wygląda w obecnej sytuacji. Bardzo ciekawe. I lecimy dalej. Lidl, Biedronka i inne supermarkety wydłużają godziny otwarcia, czyli informacyjnie. Właśnie te sieci, jak widziałem, wydłużają godziny otwarcia sklepów. Niektóre markety będą czynne całą dobę. Widzimy, że w całej Polsce wróciły obostrzenia. Część z nich dotknęła również sklepy spożywcze w strefie czerwonej. Markety na terenie powiatów z największą liczbą zachorowań na szkodnika obowiązują limity. Maksymalnie 5 osób na kasę w sklepie o powierzchni do 100 m2 oraz jedna osoba na 15 metrów w większych dyskontach.
Dodatkowo w całym kraju wróciły godziny dla seniorów pomiędzy godziną 10 a 12. W aptekach, drogeriach oraz sklepach spożywczych zakupy zrobią tylko osoby powyżej 60 roku właśnie w tych godzinach. Tak więc dla przypomnienia warto o tym pamiętać, zwrócić na to uwagę. I lecimy dalej z informacją. Skoda Octavia najczęściej kupowana i leasingowana przez firmy. Czasami pokazujemy te informacje ze świata motoryzacyjnego. To jest dość ciekawy news. Skoda Octavia, Toyota Corolla i Skoda Fabia to trójka najczęściej kupowanych oraz branych w leasing nowych samochodów przez polskich przedsiębiorców w 2020 roku. I tak szybko sobie zerknijmy. Mamy tutaj podane zarówno ceny minimalne brutto z VAT, cena przeciętna brutto z VAT i poszczególne właśnie modele. Zaczynam od Skoda Octavii czy też Toyota Corolla i poszczególne możesz sobie prześledzić właśnie w tym zestawieniu. Możesz sobie zatrzymać, zrobić skin, jak Cię to interesuje. Zobaczmy, co jest na końcu. Na końcu mamy Mercedesa GLC. Fiat Tipo, o, ciekawie. I lecimy dalej, zobaczmy. Allegro powalczy o studentów, oferuje zniżki m.in. na bilety do kina i transportu, tak więc Allegro tutaj ciśnie ostro. Allegro powalczy o kolejną grupę klientów, studentów. W specjalnych pakietach Smart dla tej grupy wiekowej platforma e-commerce oferuje m.in. 6-miesięczny darmowy okres próbny, zniżki na bilety do multikina i przejazdy Flixbusem oraz korzystanie z elektrycznych hulajnóg i rowerów. No a co z nami? Internetowymi emerytami. To dla nas już nic, Allegro nie wymyśli, tak więc ja bym chętnie coś tam, jakiś bonus dostał za korzystanie z Allegro. I lecimy dalej. Orlen mu z Lotosem, co to jest? Wiceminister MAP warunkuje zgodę na fuzję Orlenu z Lotosem od spełnienia trzech elementów. No to już widzieliśmy, ale warto również to przytoczyć. Ministerstwo Aktywów Państwowych zgodę na połączenie PKN Orlen z grupą Lotos warunkuje od spełnienia trzech elementów: efektów rozmów o wykonaniu warunków zaradczych, zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększeniu udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie połączonego podmiotu. Jesteśmy na etapie rozmów z podmiotami, które umożliwiłyby realizację środków zaradczych określonych przez Komisję Europejską. Dopiero jak będziemy znali szczegółowe warunki, będziemy mogli w pełni odpowiedzialnie powiedzieć, że planowana transakcja jest korzystna z punktu widzenia Skarbu Państwa i łączących się podmiotów, powiedział wiceminister i aktywów państwowych Zbigniew Gryglas. Podczas piątkowego posiedzenia Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych wskazał, że druga istotna dla MAP kwestia to bezpieczeństwo energetyczne Polski. Gdyby pojawiły się jakiekolwiek zagrożenia w tym zakresie, to transakcji nie będzie, zapewnił Gryglas. I to jest dosyć ciekawe. Trzeci warunek określony przez MAP zakłada wzmocnienie pozycji kapitałowej Skarbu Państwa w PKN Orlen z obecnych 27% udziału w akcjonariacie. To też jest ciekawe. W wyniku tej transakcji będziemy chcieli doprowadzić do znacznego zwiększenia udziału kapitałowego Skarbu Państwa w połączonej grupie, powiedział wiceminister aktywów państwowych. I to jest oczywiście ciekawa informacja. No jak dla mnie, no wolałbym oczywiście, już chyba każdy zna moje zdanie, żeby Lotos i Orlen działały jako niezależne firmy. Myślę, że Orlen jest tak wielkim gigantem PKN Orlen, że spokojnie stanie się rozpychać na rynku europejskim. Wcale nie potrzebuje tej fuzji, no a my stracimy kolejną bardzo dobrą i ciekawą spółkę pod rozgrywkę, bo wiadomo, że jak już to wszystko minie, no to takie spółki wrócą do łask, szczególnie te, gdzie te fundamenty wyglądają zupełnie inaczej niż na spółkach, co po niektórych grzanych, które mam okazję oglądać. No, zobaczymy, jak to się zakończy oczywiście. Lecimy dalej. Przychody live chatu w drugim kwartale wzrosły rok do roku o 39%. To jest dosyć ciekawa informacja. Widzimy, że wyniosło ono 11,4 miliona dolarów wobec 8,2 miliona dolarów przed rokiem, co oznacza wzrost o 39%, czyli wiemy już, pod co rósł live chat ostatnio bardzo ładnie. Gratuluję oczywiście wszystkim posiadaczom i lecimy dalej. Program motywacyjny Alumetalu zakłada 98 milionów złotych EBITDA w 2021 roku i to też jest ciekawy news. Alumeta zamierza uruchomić program motywacyjny, który uwarunkowany jest uzyskaniem przez spółkę w przyszłym roku nie mniej niż 98 milionów złotych EBITDA, w 2022 roku 108 milionów złotych i w 2023 119 milionów złotych. Wynika z projektu uchwały Nawalnej, który odbędzie się 12 listopada 2020 roku. I widzimy, że cena emisyjna akcji motywacyjnych ma wynieść zgodnie z projektem 36,40, a na czas pisania tego artykułu, jak widzimy, za akcję Alumetalu płacono 36 zł. I lecimy dalej z informacjami giełdowymi. Prezes. Pandemia nie wpłynie istotnie na wyniki Selewity w trzecim kwartale i termin realizacji projektów. I widzimy, że pandemia nie wpłynęła istotnie na wyniki Selewity w trzecim kwartale tego roku i termin realizacji projektów, ale spółka z niepokojem patrzy na rozwój sytuacji. Wprowadzenie masowej kwarantanny mogłoby być dla niej niekorzystne, poinformował biznes prezes Bogusław Sierczkowski. Spotkanie z nowymi klientami są obecnie utrudnione. I lecimy dalej. Zarząd Work Service zapowiada rozpoczęcie konsultacji z radą nadzorczą dotyczącą dokapitalizowania spółki. I pamiętamy tę całą plejadę informacji, która miała miejsce z Worka i Work też tam szalał ostro. Były te mocne rajdy pod to wszystko i potem oczywiście stoczenie. Zarząd Work Service zapowiada rozpoczęcie konsultacji z nową radą nadzorczą na temat wzmocnienia struktury bilansowej, bilansu finansowego i dokapitalizowania spółki, podał Work Service w komunikacie prasowym. Walne powołało nowy skład rady w czwartek.
Dzięki powołaniu nowej rady nadzorczej możliwe jest rozpoczęcie konsultacji w sprawie kolejnych etapów transakcji, w szczególności dotyczących podwyższenia kapitału o wartości do 105 milionów złotych po cenie 39 groszy za akcję. W związku z prowadzonym przez ostatnie 2 lata procesem restrukturyzacji Work Service niezbędne jest znaczące wzmocnienie struktury bilansu spółki, co było jednym z założeń umowy inwestycyjnej zrealizowanej 24 sierpnia bieżącego roku. Zarząd spółki rozpocznie w najbliższym przyszłości konsultacje z Radą Nadzorczą w tej sprawie, napisano w komunikacie. Pamiętamy oczywiście tą całą sytuację i lecimy dalej. Cyberpunk 2077 zadebiutuje na Google Stadia 19 listopada i to jest dosyć ciekawa informacja, bo widzimy, że nowa gra CD Projektu, czyli no chyba przez cały świat oczekiwany hit, zadebiutuje na platformie streamingowej Google Stadia tego samego dnia, co na komputerach PC i konsolach, czyli 19 listopada, podała spółka podczas czwartkowej prezentacji. Tak więc no, debiut niezagrożony i coraz bliżej, trzymamy kciuki i lecimy dalej. MLP Group przydzieli obligacje o wartości 15 milionów euro, czyli widzimy, że dosyć ciekawie. W komunikacie podano, że obligacje przydzielono 17 podmiotom, a średnia dla całej emisji, stopa redukcji średnia wyniosła około 6,4%, czyli widzimy, że no, też redukcja przy takiej kwocie obligacji bardzo ładnie. I lecimy dalej. Fundusze zarządzane przez IPOPEMA TFI wyszły z akcjonariatu Forte. I to jest oczywiście informacja dla wszystkich, którzy gdzieś Forte również rozgrywają. Przed transakcją fundusze zarządzane przez towarzystwo posiadało łącznie ponad 2 miliony akcji, co stanowiło 8 i ponad 0,5% kapitału zakładowego spółki. I po tych obszernych informacjach lecimy teraz z rynkiem światowym. Zerknijmy, co tam w tym momencie się dzieje. I widzimy tutaj, mamy odpaloną ropę, istotny poziom do rozjechania rakietą, jak ja to mówię, bo te poziomy muszą być rozjechane, żebyśmy przetestowali górne ograniczenie właśnie z czasów krachu na ropie. Widzimy, że w tym momencie za baryłkę trzeba zapłacić prawie 43 dolary i zobaczymy, jak tam nastrój będzie na rynkach właśnie po weekendzie. Jeszcze możemy przełączyć na tygodniówkę, zobaczmy, jak to wygląda. O, kiszą się cały czas na tych samych poziomach. Jeżeli chodzi o Daxika, Daxik teraz w tym momencie, no po tej wczorajszym bardzo silnym zejściu, dzisiaj mamy wyjście do góry 12912 punktów w tym momencie i zobaczmy, jak na tygodniu wygląda. Na tygodniu wygląda również dosyć ciekawie. I jeżeli chodzi o S&P 500, widzimy, że również popatrz, jak się zachowali wczoraj, wyciągnęli to. Jeszcze jak wczoraj dokonywaliśmy podsumowania, to byli bardzo blisko właśnie tych tutaj testów tego poziomu. Przetestowali, zrobili ruch korekcyjny idealnie, można by wręcz powiedzieć. 3496 punktów w tym momencie mają sesję wzrostową. Zobaczymy, czy ten sentyment na tyle pozwoli tutaj na rynku amerykańskim kontynuować tą fazę wzrostową, bo pamiętajmy, że tutaj im chyba brakło 1,5% z tego, co mierzyliśmy, do tego, żeby przetestować historyczne szczyty. Tak więc no, trzymamy kciuki, zobaczymy, co tam się ciekawego będzie działo. I jeżeli chodzi o Nasdaqa, to widzimy również, że wyciągnęli tutaj tą wczorajszą korektę. W tym momencie taka no, na razie niepewność, chociaż wiemy, że oni tutaj lubią to rozgrywać do samego końca. 11934 punkty, też rozjechali ten poziom, ale go nie przetestowali. I to jest dosyć ciekawe. Jeżeli chodzi o srebro, srebro w tym momencie, jak widzimy, no, totalny bezruch, można powiedzieć, 24,30 dolara za uncję i w zatrzymaniu. Złoto za to również w zatrzymaniu i w ruchu korekcyjnym delikatnym 10,902 dolara za uncję. I jeżeli chodzi o franka, czyli mamy walutę już do złotówki, zobaczmy, że naprawdę frank był dzisiaj ekstremalnie wysoko, wybijając tutaj poprzednie szczyty. W tym momencie jest na korekcie 4,23, pamiętajmy, sesja cały czas trwa, no ale po tych ostatnim rajdzie w tym tygodniu to były niesamowite wzrosty, jeżeli chodzi o walutę, tak więc kto rozgrywa, to można tylko pogratulować. Jeżeli chodzi o euro, to również tutaj mamy dosyć silny ruch korekcyjny, bo też było silne wybicie 4,50 w tym momencie. Jeżeli chodzi o funta, to widzimy również analogiczną sytuację, 5 zł i dolar również się zachowuje w identyczny sposób, 3,87, czyli widzimy te wycofania. Jeżeli chodzi o WIG20, popatrzmy, tak to wygląda, jeżeli chodzi o ujęcie tygodniowe. Dzisiaj było odrobienie tych poziomów, które mieliśmy okazję oglądać, czyli widzimy, że wyciągali ten wczorajsze dosyć mocne zejście. Zobaczymy, co tak naprawdę z tego zostanie na przyszły tydzień, bo to jeszcze, co dzisiaj się wydarzyło, wiosny nie czyni. Potrzebujemy zdecydowanie czegoś więcej, przynajmniej ja muszę zobaczyć coś więcej, żebym mógł na nowo uwierzyć, że coś tam pozytywnego może się dziać. I lecimy teraz z tym, co się dzieje na rynku krypto. Widzimy, że 52 indeks strachu na poziomie neutralnym i zobaczmy, jak inwestorzy tutaj rozgrywają czołowe krypto. Bitcoin w tym momencie 11337 dolarów za sztukę, 36 setnych na plusie, to jest bardzo ciekawy poziom, raz. Dwa, bardzo ciekawa sytuacja, bo Bitcoin bardzo usilnie ostatnio broni tego poziomu 11 tysięcy. Pytanie, czy na coś jest to przygotowywane, tak więc no, sytuacja robi się ciekawie. Ethereum 368 dolarów za sztukę, 2%, i jeżeli chodzi o topową dziesiątkę, widzimy, że najmocniej Polkadot obrywa 4,39, no ale popatrzmy i powiedzmy sobie szczerze, to jest nic, to są jakieś
normalna sesja, normalne ruchy korekcyjne, nic tutaj spektakularnego się nie dzieje, nie ma żadnej zwałani, również jakichś spektakularnych wystrzałów, bo w topowej setce najmocniej rośnie Waves 8%, 5% OX czy Dekrety 3%, to jest tak naprawdę też skromnie, mało tego jest, mało tej zieleni, tak więc topowa setka jest na razie w topowej zatrzymaniu. Jeżeli chodzi o korekty, to widzimy, że za to Filecoin oberwał, tak więc nasz ostatni lider wzrostu, bo widzimy, że w ciągu 7 dni spuchł 139%, no to zrzucili go dzisiaj 53% w dół. Realizacja zysków i to dosyć silna. Awem 30% również w dół i to dosyć konkretnie. NIR 2416, kolejny projekt, czyli widzimy, że no dzisiaj co po niektóre projekty się konkretnie przeceniły, szczególnie ten, który był najmocniej ostatnio wygrzewany. No i dla przypomnienia oczywiście dla wszystkich, którzy rozgrywają rynek krypto, no to pamiętaj, że rzeczywiście podpinam się do tej giełdy, z których korzystam, zarówno rejestracja, jak i prowadzenie rachunków jest darmowa. No i podstawową giełdą, którą chyba, obok której absolutnie nie powinieneś przechodzić obojętnie, jeżeli się interesujesz albo chciałbyś się zacząć rynkiem krypto, to jest Binance, to jest ta ikona tutaj, czyli giełda, gdzie bez weryfikacji możesz sobie operować i chyba limit jest 2 bitcoiny dziennie, to są kosmiczne pieniądze, że nie musisz się weryfikować, a możesz sobie spokojnie operować tam i handlować na giełdzie właśnie krypto. Tak więc to jest absolutna podstawa, to jest jedna z czołowych giełd na świecie, która daje niesamowite możliwości. I lecimy teraz z tym, co się dzieje na rynku polskim, bo chyba sam każdy jest ciekawy, co tam się dzieje. Ja również jestem bardzo ciekawy. Już mi podoba ta zieleń, którą widzę, tak więc zaraz to w szczegółach zobaczymy. No bo oczywiście mamy śmiałków, którzy nam dzisiaj dorzucili do hitów. Jakbyś chciał coś dorzucić do hitów na przyszły tydzień, to zapraszam oczywiście, abyś to uczynił. I zerknijmy. Andrzej nam dorzuca Ekopol do hitów. Wyniki tuż, tuż. Mała kapitalizacja, obroty rosną, ok. Dorzucam. I Przemysław dorzuca nam, proponuje do obserwacji dodać NWI. Bardzo dobry raport za kwartał trzeci. Coiny raz zaskakują wynikami. Pozdrawiam panowie serdecznie. I oczywiście dodaję, Andrzej jeszcze chyba dorzucił nam, z tego co pamiętam, już nie zdążyłem zrobić skina, Farm 51. Tak więc dzięki i zapraszam oczywiście wszystkich śmiałków do tego, aby wrzucać spółki pod lupę, abyśmy mieli co obserwować w kolejnym tygodniu. I widzimy, co się tutaj dzieje. Widzimy, że Cambridge, co to jest? Jakieś powolne zbieranie po TKO. Niewielki obrót, oczywiście do weryfikacji, zblokowane. Ciasteczka kontynuują wzrosty 8%, Formas 4%, PCXL 3%. A jeżeli chodzi o kolejne o spadki, to mamy tylko na Harperze 0,8 w korekcie. I to jest jedyna spółka, która tutaj się przecenia w tej naszej produkcyjnej liście. Widzimy, że największym obrotem pochwalił się dzisiaj Formas 8 milionów 400, Boruta 4 bańki 100, 2600, Harper, PCXL bańkę 300. To są te największe obroty w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o hity WIG-u z tego tygodnia, to popatrzmy, że Arway, no dzisiaj konkretnie też 5%, tak więc Arway już bardzo ładnie tutaj już wypracował te poziomy, tak więc będziemy obserwować bacznie, bo jeszcze nam przychodzi to oczywiście na przyszły tydzień. Allegro kontynuuje rajd wzrostowy 2,81. Daj znać w komentarzu, jak uważasz, czy Allegro ma szansę, no załóżmy do końca roku, bo żniwa e-commerce dopiero przed nimi, dojść do 100 zł za akcję. No może to oczywiście szybciej, ale daj znać. To by był dopiero hit, bo nikt chyba tutaj nie pozostawił Allegro. Raczej były negatywne sygnały odnośnie samego debiutu i wyceny. Zobaczymy, czy są w stanie przebić właśnie i dojść do tej kwoty. Jaka będzie tutaj Twoja opinia? Może nawet wrzucę ankietę. O, to jest dobry pomysł. One tam fajnie obrazują. Tak więc rzucę ankietę, zapraszam Cię na ankietę. Oddaj swój głos, jeżeli chodzi o to, czy Allegro w najbliższym czasie do końca roku max osiągnie 100 zł. I zobaczymy, jakie będą wyniki. Pamiętamy te wyniki, jeżeli chodzi o udział w IPO. Były no, negatywne, jeżeli chodzi o udział, tak więc bardzo mało osób było zdecydowanie za tym, żeby wziąć właśnie udział w IPO Allegro. No a IPO wyszło jak wyszło, tak więc sami widzimy. KR Vitamin 2% w górę, 1,84 Mercator, Unimot 18 setnych. Jeżeli chodzi o obroty, no to Allegro absolutnym liderem, 1,275 milionów przebite. Mercator również ładnie, 75 milionów, 11 Arway, baniek. Jeżeli chodzi o Brastera, dzisiaj urósł 8,39. Jeżeli chodzi o hity New Connectu, o i to zamykamy, żegnamy, do widzenia. Hity New Connectu z tego ubiegłego tygodnia, który też zaraz zamkniemy, to popatrzmy, że prezent dzisiaj urósł najmocniej 12%, 0 Decimbaton 9, Brass 7, Invention 5, Excellence 5, Letus 4, 3,8 Foreveren i Bistek 3,34. Lider obrotów w dniu dzisiejszym to Excellence Bank 100 i dziękujemy. I hity z tego tygodnia, popatrzmy, NWI 34%. No to jak siedzicie na tej spółce, to serdeczne gratulacje. Przepiękny wzrost rzeczywiście po tych wynikach.
Columbus 17 również pięknie, Ecopol 18, Far 51 15, Grupa HRC 11 odbicie po tych dramatycznych spadkach, niesamowite spadki tam miały miejsce. Klabater dzisiaj w dół o 7% i lider obrotu w dniu dzisiejszym to Columbus 9, Baniek 3, Bańko 800 na farmie. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na spółkach spogromców, to widzimy dzisiaj też sporo zieleni. Inogin dzisiaj bardzo ładnie, prawie 20% do góry, Genix One 16, Hemp 9, Medcam 7,8, Biomexima 5,50, a w odwrocie mamy tylko trzy spółki: Bliet 1,40, MBF Grupa 3,70 na minusie i Biomet Lublin w korekcie 4%. I liderzy obrotu to Mercator 75 milionów, Biomet Lublin 59, 44 Inogin. Jeżeli chodzi o budownictwo, dzisiaj Rafako liderem 10% do góry, Mirbud 7%, czyli również tutaj widzimy pozytywne odreagowanie. Za to MFO obrywa prawie 6, Atrem 5,78. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, to Mirbud, Bańkę 400, Bańkę 300, Budimex. Na nieruchomościach widzimy, że Plaza Center 10% w górę, I2DEF 5,88, BBIDEF 4,48, a w odwrocie mamy Warimpex 10% czy Impro 6,25. Lider obrotu to jest Dom Development 394 tysiące. Na spółkach dywidendowych w dniu dzisiejszym Archicom 0,8 na plusie. Reszta w korektach, Introl traci 5%, MLP traci 4, 2,69, Mercator, przepraszam, co to było? Merkor. Merkor, 7 banieczek na cyfrowym obrotu. Oczywiście listę zaraz okroję o to, co zostało, żebyśmy na przyszły tydzień mieli to już tutaj odświeżone. Jeżeli chodzi o Pyramid, jest dzisiaj liderem wzrostu 16% do góry. Farmik 15, Redzik 10, prawie 10, Movie Games 9, to jest Games Share 9, 8, OneMore, czyli co? Już się zaczyna okres na gaming. No, ale pamiętajmy, no jedna sesja wiosny nie czyni, tak więc warto to obserwować na bieżąco. Zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje z drugiej strony, no to mamy dzisiaj, no w końcu, stosunkowo mało tych korekt na gamingu, bo on ostatnio niestety nas przyzwyczaił przez ostatnie tygodnie do tego, że powoli się obsuwał. Skiwallet, jak widzimy tutaj, 8,78 na minusie, PB Games 7,14, Klabater 6,98 czy Punk Pirat 6,15, to są liderzy spadków. A jeżeli chodzi o obroty w dniu dzisiejszym, to CD Projekt 96 na plusie i 240 milionów obrotu. Widzimy, że no totalna tutaj akcja, tutaj jest wymiana akcji z jednej strony do drugiej, jest bardzo intensywna, chyba im bliżej premiery, tym bardziej będzie to się nasilać i widzimy, że no delikatna dzisiaj, delikatna przewaga popytu nad podażą, no ale przemielili papieru mnóstwo. TS Games 18 baniek na plusie, Playway 4200, również 3200, 11bit, Creepy Jar ponad dwie bańki, powyżej bańki Farm 51, One More i CA Games. Sam indeks dzisiaj zdecydowanie, kto rozgrywał kontrakt, no silny long 4,83, tak więc pięknie. Gratuluję wszystkim, którzy mieli oczywiście tutaj sposobność rozegrania tego longa. 33 874 punkty. Jeżeli chodzi o banki, to dzisiaj również zieleń 3,5%, Santander, Santander drugi 3%, Getin 2,82, a w odwrocie mamy mBank traci 2%, Idea 1,5%, również prawie Boś. Getin handlowy również poniżej zera na minusie. Jeżeli chodzi o sam indeks, 1% do góry, 3584 punkty. Pekao S.A. 49 jako baniek obrotu, lider 0,5% do góry i 41 baniek obrotu Pekao BP, 1,20 na plusie, 9,5 miliona mBank. Jeżeli chodzi o branżę OZE, o kurczę, jaka zieleń na branży OZE, pięknie. Columbus, nasz król tutaj branży OZE, widzimy, że 17% dzisiaj do góry, 9 milionów obrotu, tak więc pięknie. Termo dzisiaj 15% do góry, Fotowolt 12, 10, Biomas 0,13, Baton 9,42, Ciasteczka 8,87, tak więc widzimy, że no, dzieje się, dzieje. A w odwrocie tylko Figen obrywa 1,12, Interaut i Novavis bez zmian, tak więc widzimy, że zieleń dzisiaj zdominowała nam tutaj to zestawienie. Lider obrotu Columbus 9 baniek, 3 banieczki na Grodno, Mail System Bańka 700 i Unimot Bańka 200. Lecimy teraz indeksami, zobaczmy co ciekawego, dużo, dużo dzisiaj zieleni. I New Connect prowadzi 5% do góry, ładnie, Games 483. Paliwa 2,44, sam WIG 20, dzisiaj 1,71 do góry, 1655 punktów. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na MWIG 40, 1,40 do góry, 3561 punktów. I widzimy, że na deser nam zostaje SWIG 80, 13696 punktów, 0,5% do góry. W odwrocie mamy budownictwo 1,39, leki 82 na korekcie, chemia i telekomunikacja nieznacznie poniżej zera, tak więc widzimy, że dzisiaj ostatnia sesja w tym tygodniu cieszy zielenią, a WIG 20 dzisiaj bardzo ładnie, bardzo ładnie tutaj do góry i lecimy z tym, co widzimy. Dinuś
Puchnie po tych oczywiście ogłoszeniach, tak więc widzimy, że 6% do góry, pięknie, Tauron 3%, 3,5%, Santander, PKN Orlen trójeczkę, Allegro 2,82%, 2% PGNiG, a w odwrocie mamy tylko i wyłącznie trzy spółki, Orange 30%, CCC 45%, 65 cyfrowo i wczoraj oczywiście, tak jak mówiłem, PZU wrzuciłem na szybką wrzutkę, tak więc jeżeli chcesz zobaczyć poziomy, które tam zaznaczyłem, to zapraszam Cię oczywiście na portal i będę oczywiście podlinkowywał to pod tym nagraniem, możesz się z tym zapoznać, zresztą niewielkie odbicie dzisiaj, jak widzimy, na PZU ma miejsce. Jeżeli chodzi o lidera obrotu, no to niekwestionowanym liderem i chyba długo, długo tak zostanie. 1 275 000 000, niesamowite są te kwoty. To właśnie zgrzane Allegro, CD Projekt 240 milionów, KGHM 81,69 Dino, tak więc no, na razie możemy powiedzieć, że zdecydowanie król naszego WIG20 został zdetronizowany i to z taką mocą, że głowa mała, ale to jest tak, co mówiłem. To mówiłem już od dawna, odkąd poszły pierwsze informacje odnośnie debiutu właśnie Allegro, że potrzebujemy tego, potrzebujemy tak silnych spółek. Potrzebujemy spółek, które zwracają uwagę na arenie międzynarodowej, na naszą giełdę, bo dzięki temu mamy szansę na to, że ten kapitał będzie tu napływał, a jak będzie napływał, no to być może będzie to też promieniować na zainteresowanie wśród innych inwestorów i ten kapitał będzie tutaj napływał, co dzięki czemu mamy możliwość właśnie temu, że te obroty będą grzały, co po niektóre sektory, spółki, no wiadomo, jak większy ruch, większa zmienność. To wiadomo, że o to wszystko chodzi na rynku, żeby tak się właśnie działo. WIG20 za nami, tak więc lecimy z NWIG40. Zobaczmy, co tam ciekawego na naszych średnich spółkach się dzieje. Widzimy, że w dniu dzisiejszym XTB się obudziło, 10% do góry. LiveChat 10% do góry, również ładnie. TSGM 9,40, Amika 6%, Elementbit piąteczkę do góry i w odwrocie. Zobaczmy, co tam jest ciekawego w odwrocie. Benefit obrywa 5. No, nie dziwne, skoro zamykają siłownie, no to Benefit niestety musiał dostać, chociaż tak malutko. Biometr Lubin 4,30, Grupa Azoty 3,90, Kruk 3,68, a jeżeli chodzi o obroty, no to liderem jest Mercator 75 milionów, Biometr Lubin 59, 20, XTB TS Games 18 i LiveChat 10. Jeżeli chodzi o SWIG 80, popatrzmy, co tutaj się ciekawego dzieje i widzimy tak. Mirbud 7% do góry, Work Service 7 do góry, INC 6,85, Oponeo 6,78 i to są największe wzrosty dzisiaj na małych spółkach. Prześledźmy, co się dzieje niżej, na spokojnie, zatrzymaj sobie, zwróć uwagę na to, co się dzieje na tym zestawieniu. A ja już przewijam, zobaczmy. Enter dzisiaj liderem spadków 5,56, Stal Product 3,89, podobnie Asseco Best i Rainbow 3,70, no ale spokojnie, pamiętajmy, że na turystykę przyjdzie czas. Im mocniej zdołują turystykę, tym potem będą bardziej obfite żniwa, no ale niestety będzie to pewnie dopiero za bardzo długi czas. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, no to Arway dzisiaj naprawdę się popisało, kurde, 11 baniek? No to też 5% na 11 bańkach, no to pytanie, co tam się dzieje? Podaż naciera? Grodno 3 miliony, 2 miliony 600, Harper, Wistula, Bańka 900, Bańka 700, ML System, Mirbud, Azbis, Unimod, CI Games Review powyżej miliona. I zerknijmy na ten indeks dla wszystkich wilków z GPW, czyli ryzyko. Pamiętaj, ryzyko, ryzyko, jeszcze raz ryzyko. Zawsze to powtarzam i zawsze będę to powtarzał, żebyś miał tą świadomość, że tutaj po prostu jest jazda bez trzymanki. I tak samo jak można pięknie tutaj zarobić dwucyfrowe wzrosty, tak samo pięknie można dwucyfrowo stracić. Tak więc no, trzeba mieć tą świadomość, jeżeli rozgrywasz już tą rynki. I lecimy teraz z tym, co się dzieje tutaj na spółce, na poszczególnych spółkach. Po TKO mamy pierwsze dwie zblokowane, zarówno Cambridge, jak i Wacomtech. To są dwie spółki zblokowane. NWI bardzo ładnie potwierdzone, 34%, bardzo ładny wzrost. KME 25, 20 Passus, były tak z 20, ale popatrzmy po obrotach. Inogen prawie 20, 44 bańki. Co tutaj dalej mamy? 9 banieczek, Columbus 17%, 2 banieczki, Mennica, Genix One 16%, co tu dalej mamy? Farm 51 15%, co tu dalej jest coś ciekawego? Mamy jakieś banieczki, One More bankę 408%, no ale ładno, ładno na dzień, rzeczywiście indeks dzisiaj ładnie urósł, mamy sporo tych spółek, tak więc można sobie na spokojnie na weekendzie siąść, przepatrzeć, może coś ciekawego znajdziesz i zobaczmy to ryzyko z drugiej strony, co tam dzisiaj najmocniej obrywało, popatrzmy. I widzimy tak, Korenes dzisiaj najmocniej obrywa, dzisiaj jak widzimy traci nam 800, przepraszam, 21% w dół, 825 tysięcy, czyli widzimy, że tak wygląda to w tym momencie. Remedis 19% i Magis obrywa 19%, 3 miliony 700, tak więc też bardzo znaczny obrót, tak jak widzimy. I coś jeszcze nam rzuca się tutaj w oczy. Der Finance 10%, 167 tysięcy. Potem mamy Skin Wallet 8%, 169 tysięcy. No i tyle, tak więc dzisiaj zdecydowanie poza tymi spółkami początkowymi.
to widzimy, że jednak indeks jest silny, spółki rosną. Widzimy, że jeżeli chodzi o obroty na New Connectie i Nozin 44 miliony, 9 bańek Columbus, Formas 8, powyżej 4 bańki Bruta i Genix One, powyżej 3700 i Magis Mnica. Tutaj 2 miliony 600, 2300 Creepy Jar, Bio Maxima 2300 i powyżej bańki Farm, Beard, One More, Medcamp Excellence i Movie Games. I teraz sobie zerknijmy, co się dzieje na WIG, czyli indeks szerokiego rynku. Popatrzmy. No, co tu się wyprawia? Ja już sobie w tle odpalam statystyki, żebyśmy mogli podsumować pewnie dosyć ciekawy obrót, skoro Allegro tak szaleje pod względem obrotu. Popatrzmy, co tam się dzieje. A ja już tutaj patrzę, APS Energy 12,94 do góry jest liderem dzisiaj wzrostów. Dzisiaj transakcji zawarto sporo, 163 666 sztuk, a obroty dziś to 2 miliardy 385 milionów 444 tysiące 947 zł. Przepięknie, a Nano Grupa jest potwierdzone, powiem szczerze, kosmos 75%. Co tam się wydarzyło? Napisz oczywiście mi w komentarzu, abym też mógł wiedzieć, bo wiadomo, że nasze codzienne obowiązki gdzieś wybijają nas z rytmu i nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Tak więc każdy, jakby coś tam wrzucił, to wiadomo, że na szybko można zerknąć sobie. Kolejne spółki również dwucyfrowo, czyli XTB 10%, 10% Elbudowa, Rafako 10%, 10% LiveChat, Plaza Center 10%. Pod względem obrotów również ładnie TS Games się tutaj wyróżnia, półtora banieczki Mirbud się wyróżnia, banieczka prawie INC, 69 baniek Dino. No Dino to w ogóle pięknie. Pięknie Dinuś poleciał, tak więc no, przeleśmy teraz to, co się dzieje z drugiej strony, czyli największe spadki, a najmocniej obrywa dzisiaj Orko, tracąc 25 i popatrz. To jest to. Nie ma płynności. Zrzuta 78 zł, wystarczy, żeby stoczyć kurs 25% w dół. No jak masz pakiecik, lubisz na swój rachunek, no i widzisz niestety właśnie korektę na tym posiadanym przez ciebie pakieciku. O tyle. No to jest właśnie to. 0,6 Magna, 12% w dół i dosyć duży obrót, 3,5 bańki. VAR, Impex 10% w dół i coś tam jeszcze na obrocie widzimy. Enter 700 tysięcy, 5%, Benefit 3,5 bańki, piąteczkę. No ale to tak, tak spokojnie. Na spokojnie. Jeżeli chodzi o obroty, to popatrzmy, kto był dzisiaj liderem. Widzimy, że liderem absolutnym w dniu dzisiejszym, no Allegro i chyba tak zostanie już na bardzo długo. 1,275 milionów, to jest niesamowite, jak przebija miliard, to jest CD Projekt 240 milionów, 81 KGH, Mercator 85, 69 Dinuś. I popatrzmy, jak tam z New Connectem 44 i Nodzień, tak więc no, na razie nie ma jakichś fajnych, ciekawych tutaj zestawów, chociaż tak by było, wysoko się uplasowało. Dosyć ciekawie. Zerknijmy teraz, co tam ciekawego na dywidendach w najbliższym czasie się szykuje. Zawsze przechodzimy na portal, jakinwestować.com, zapraszam się tutaj serdecznie. Oczywiście PZU wleciało, tak więc sobie wejdź, zerknij na dywidendę, zobaczmy, co tutaj się ciekawego szykuje, co będzie w najbliższym czasie się działo. I tak, Pragma, Ambra, Archicom, MLP, to jest do potwierdzenia, Toja, to są te najbliższe, już mamy malutko, ale widzimy, że do końca roku, jak ktoś buduje systematyczny portfel dywidendowy, to spokojnie. Co miesiąc coś może skapywać na ten portfel i to jest bardzo przyjemne. Jeżeli chodzi o informacji nie ma, przecież mamy weekend, no to tak, skoro mamy weekend, no to zapraszam Cię jeszcze oczywiście na Twittera, na grupę, linki bezpośrednie do mediów, tak więc są tutaj podpięte i życzę przede wszystkim Ci udanego tygodnia, przepraszam, tygodnia, weekendu odpocznij, zbierz siłę, oby ten weekend był przede wszystkim pozytywny, bo wiadomo, co się dzieje, a przyszły tydzień tutaj dał nam bardzo pozytywną sytuację na rynku, szczególnie trzeba obserwować, jak tam dzisiaj stany, na jakim sentymencie się zamkną, co ciekawego tam nam wywiną do końca dnia, no i co oczywiście napłynie ze świata, jeżeli chodzi o informacje, bo wiemy, znamy to, przerabialiśmy to, na naszych nawet podsumowaniach widzieliśmy te zjazdy, że to było całkiem, no, parę miesięcy temu. Pamiętamy, jak każdy po prostu uważał na te weekendy, bo weekendy to równały się niespotykanym informacjom, które potem takiego wstrząsu powodowały na rynkach, że widzieliśmy, no, dosyć nieciekawe rozgrywki, jak również ciekawe, tak więc te weekendy mogą być bardzo tutaj rozgrywane. Popatrzmy jeszcze może na szybko, na sam już koniec, jeszcze mnie interesuje, aby Ci pokazać, jak tam nasze głosowania, bo jak dodamy tutaj Allegro, to jest ciekawe pytanie, ciekawe. Myślę, że sam chciałbyś poznać tą odpowiedź. To widzimy tak, że w najbliższą niedzielę, no już na pewno zobaczymy oczywiście pogromców, tak więc wybiorę jakieś spółki z pogromców, które mamy na liście i zobaczymy je oczywiście. A kto wygra wybory? No, mu trzeba napisać tweeta do Trumpa, tak więc spokojnie skina zrobi, na spokojnie przygotuje tweeta, potem go pokażę. Donald, widzimy na prowadzenie 83%, Biden 17%. A co czeka na giełdy? Też zapraszam Cię, żebyś oddał tutaj głos, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. To będzie oczywiście wisieć aż do wyborów i zobaczymy to, może zostawimy po wyborach 30% na wzrosty, czyli takie umiarkowane
Normalna kontynuacja trendu wzrostowego to jest 30, gwałtowne, wiadomo co oznaczają. Widzimy, że konsolidacja jest bardzo wysoka, również 25%, zobaczymy. No i zapraszam Cię również tutaj, żebyś oddał swój głos, bo dosłownie tutaj podwieszę również możliwość oddania głosu co do właśnie ceny Allegro, jaka może mieć miejsce do końca roku. Daj znać. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się, hej.